Dużo czasu spędza na treningach. Co więcej, aby zdobyć medale na treningach, musi przepłynąć bardzo dużo kilometrów. Manuela Wikeł. Pierwsze miejsce w plebiscycie Tygodnika Ostrońskiego. Jeszcze jedna nagroda od Ludowych Zespołów Sportowych, którą wręczy pan Leszek Biurkowski, a jest to najlepszy zawodnik wśród... Najlepszy zawodnik wśród Ludowych Zespołów Sportowych, podnoszeniem ciężarów, kolega Piotr Wierzchowski. Które wspólnie z redaktorem naczelnym Maciejem Sulimą uzgodniliśmy wcześniej jako wyróżnienia od redakcji. Pierwszą z nich jest sportowa impreza roku 2008. Otrzyma ją osoba, która przez ostatnie lata dużo swojego serca wkłada w popularyzację siatkówki i która w lecie zorganizowała, naszym zdaniem, najlepszą imprezę roku 2008 Mistrzostwa w siatkówce plażowej. Mariusz Łuba, zapraszamy. Przyczyniła się do rozwoju prowadzonej przez siebie dyscypliny. Niestety tej osoby dzisiaj nie ma z nami, bo popłynęła do Szwecji na kolejne zawody, ale sam fakt, że we własnym domu w piwnicy urządziła salę do treningów, do boksu, świadczy o tym, że nasz wybór działacz roku 2008 nie może być inny. Mieczysław Mierzejewski. Nagrodę w imieniu trenera bierze trener Tomasz Pyska. Kolejną kategorią jest animator sportu 2008 w naszym mieście. Nad tym zastanawialiśmy się długo, bo osób działających dla dobra ostrołęckiego sportu jest bardzo dużo, ale wzięliśmy pod uwagę wieloletni wkład w prowadzenie zespołu oraz stworzenie drużyny z wychowanej, która wystartowała w pierwszej lidze koszykówki. Maciej Kruszewski, MUP z Unia Blaskiej Ostrołęki. W międzyczasie poproszę Tomasza Pyskło do mnie na chwilę. Bo nie zobaczyłem pana Mietka, ale myślę, że pan Tomek przekaże nagrodę. Jest mowa o większych głowach, bo sportowców osiągających sukcesy jest bardzo dużo, jednak jest dyscyplina, w której młodzi zawodnicy od ponad 2-3 lat robią bardzo duże postępy. Liderem tych zawodników jest Patryk Owiedziński. Piłkarz ręczny Trójki Ostrołęki.
Zostały nam jeszcze dwie kategorie i to dwie najważniejsze. Pierwszą z nich jest trener roku 2008. Powiem szczerze, że w tej kategorii nie mieliśmy wątpliwości. Osoba, która ma czterech medalistów mistrzostw Polski, którzy w sumie zdobyli w tamtym roku 5 medali mistrzostw Polski, zasługuje najbardziej na to miano. Trener Oklas Torralenzo, Marek Mierzejewski. Pozostała nam ostatnia nagroda. Sportowiec roku 2008. Tutaj powiem szczerze, że długo zastanawialiśmy się nad tym, kto powinien odebrać z naszych rąk, z rąk redaktora naczelnego Macieja Sulimy, te wyróżnienie. Poszliśmy jednak do wniosku, że całokształt sportowej kariery oraz dwa medale mistrzostw Polski z 2008 roku, odpowiednio srebrny w hali i brązowy na otwartym stadionie, wyboru innego być nie może. Zawodnik Oklas Torralenzo, Tomasz Mateuszek. Osobiście dziękuję bardzo za zaproszenie i za wyróżnienie. Jak do tej pory startowałem wielokrotnie w plebiscycie, zająłem drugie miejsce, dzisiaj zostałem wyróżniony przez tygodnik. Jako pierwsze bardzo się cieszę, że chociaż rzutem na taśmę na koniec mojej kariery udało mi się odebrać takie wyróżnienie. Dziękuję serdecznie. Została nam jeszcze jedna rzecz w naszym plebiscycie. Wśród 4200 głosów, które nadeszły do redakcji, ze wszystkich osób wylosujemy dwie nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy DVD, które trafią do osób, które głosowały w naszym plebiscycie. Chciałem poprosić siostry Manueli, żeby do mnie podeszły. Bardzo proszę dziewczyny, żebyście wylosowały jeden kupon i jeden ten poseczek. I jeden ten SMS. Dziękuję bardzo. Więc jedną nagrodę rzeczową od redakcji tygodnika Ostrołęckiego otrzyma pan Marcin Robiak z Myszyńca. A drugą nagrodę otrzyma osoba, której numer telefonu zaczyna się na 604-257. Dalej nie będę podawał. Proszę chwilę dla fotoreporterów, żeby mogła zrobić zdjęcia razem.